Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Witam Panią Skarbnik Jolantę Szkopek. Witam Państwa Radnych. Porządek posiedzenia to jest zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Zapoznanie się z opinią Izby Obrachunkowej do tejże uchwały. Szanowni Państwo, tutaj Pan Wójt powiedział, że dotrze po prostu chwilę później, bo ma jakiś gość. Mam nadzieję, że dotrze. Postaram się też odpowiedzieć na pytania i proszę Pana Skarbnik o analizę budżetu, a następnie może zajmiemy się zadawaniem pytań, składaniem wniosków do powyższego projektu uchwały. I jeszcze pragnę wspomnieć o tym, że jeżeli czas na to pozwoli, to chciałabym, żeby dzisiaj był podjęty po prostu, bo mamy kworum, plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2021. Dziękuję, proszę Pani Skarbnik. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 238 ustawy o finansach publicznych projekt budżetu na rok 2021 przedłożony został zgodnie z tym projektem do 15 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Rady Gminy Wierzbice. W proponowanym projekcie ustala się plan dochodów budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 50 363 811,27 zł, z czego bieżące wynoszą 49 501 867,27 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 861 944 zł. Plan wydatków ustala się w wysokości 50 590 811,27 zł, z czego bieżące są 48 038 862,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 594 949,13 zł. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 230 000 zł oraz planuje się przychody z tytułu zaplanowanego oddawania kredytu w wysokości 1 085 000 zł. Planuje się rozchody przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 855 000 zł. Projekt jeden ustalono rezerwę ogólną w wysokości 55 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony został w tabeli numer 3 do uchwały oraz plan funduszu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą numer 4 oraz ustalono plan dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem numer 1 oraz plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku numer 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł. I proponuje się tu upoważnienia wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w paragrafie 2 niniejszej uchwały. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w paragrafie 1 punkt 4, czyli do wysokości 1 085 000 zł. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. I tu dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych oraz dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działów związane ze zmianą kwotów uzyskania płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków uzyskanych w artykule 5 ust. 1 ust. 3 ustawy finansowych, oraz zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Upoważnienia te wynikają z faktu. Pani pominęła ten punkt zaciągania tak, a bo sobie fotografiłam, przepraszam, tak. Tutaj znaczy proponujemy to wykreślić do zaciągania zobowiązań bieżących do 2022
ponieważ to są zobowiązania na tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, na raty, w leasing. A po prostu nie, w tym projekcie nie zaplanowaliśmy takich rzeczy, także z tego upoważnienia byśmy zrezygnowali i zresztą to jest zapisane też jak przyznam w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, że po prostu tu jest, wpisaliśmy to za zobowiązania, przyznam się, że tam się pominęli, bo na razie nie mamy, to tak było, że jakby coś wypadło w związku z tą sytuacją, jaka teraz jest, że przejściowo by coś trzeba było zakupić, a nie byłoby całej gotówki na to, tylko możliwość byłaby na raty. Tak wygląda na razie na ten rok 21, jak takich zakupów nie planujemy. Nie planujemy w środku, bo to uważnie jest zbędne tutaj. Pierwsze, proszę, bo mówię, nie ma pani maseczki. Ja wiem, że lepiej mówić, ale mówię, żeby nie było jednak, mówię, że... Nie zauważam, że... No, przepraszam, że zwracam uwagę, ale to chodzi o... Paruję, mogę sobie wziąć za szczególne jakieś... Może mi nie zaparuje. No to mogła pani tam dalej usiąść. Ale jak nie, to może pani tam dalej troszkę. Oj, tam sobie pani będzie, bo tak faktycznie jest niewygodnie, bo parują okulary, nie? No. Tak. O, dziękuję bardzo. Niby to na zdrowie, ale nie wiem. Dobrze, zabieramy się na drugi. Znaczy, wydaje mi się, że ma pani. Przepraszam, proszę dalej. Już. Jest tak, dochody zaplanowane w projekcie na 2021 rok obejmują dochody własne, takie jak podatek od osób fizycznych, od osób prawnych, podatek od nieruchomości rolnych, punkty dopłaty. Ustalone są na podstawie obowiązujących stawek, jakie są ustalone przez Radę Gminy. Następnie dotacje w wysokości 18 654 048,27 zł. Są to dotacje ustalone na podstawie pism zobowiązania zakresu administracji rządowej na dofinansowanie zadań własnych, na realizację projektu do działania środków unijnych. I subwencje obejmują subwencje na kwotę 16 480 187 zł. Jest to subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca. Nie wiem, co dotyczy, tak chcą Państwo szczegółowo te dochody. To jest tabela numer 1, planowane dochody. Pani skarbnik, ja bym miała takie pytanie, bo tak w poprzednich latach było zwracanie uwagi na to, że w budżecie zostały niedoszacowane opłaty za śmieci. Wiem, że w tej chwili nie mamy jeszcze uchwały do nowego odbiorcy, jaka to będzie cena i tak dalej. Czy to jest takie wróżenie z fusów, pisanie palcem po wodzie? Jeżeli ja zadam tego typu pytanie, chodzi mi o te śmieci właśnie i o szkoły, dobrze mówię, że było niedoszacowanie? Tak. O oświatę. Jak to wygląda w tym budżecie na rok 2021, jeżeli pani by mogła odpowiedzieć na takie pytanie? Dobrze, pomyślcie, skończę tutaj tylko te dochody, bo tu jest jedna. Aha, to jest poprawka. Dobrze. Poprawka jest jedna w tabeli numer 1. A to mamy. Tabela numer 1, planowane dochody budżetu. Już mają Państwo. I rozdział 756-16, to jest na trzeciej stronie. I tu jest taki paragraf 043, wpływy z opłaty targowej. 043? Tak. Tak, jest wpływy z opłaty targowej, kwota 250 tysięcy złotych. I tu należy zmienić paragraf na 268. Będą to wpływy z rekompensaty utraconych dochodów, ponieważ w miesiącu grudniu weszły przepisy, które zobowiązują nas do niepobierania opłaty skarbowej opłaty targowej w 2021 roku. Z tego tytułu dostaniemy właśnie rekompensatę z tytułu utraconych tych dochodów i ta rekompensata musi być w paragrafie 268. A to 250 tysięcy? To jest zaplanowana opłata targowa i w tej wysokości. No to ma pozostać w tym paragrafie. Tak. Kwota ma pozostać, tylko paragraf musi zmienić. Ja to rekompensuję. I paragraf 268? Tak. I to jest wpływy z rekompensatą utraconych dochodów? Tak.
Tak, i w dochodach. I jeszcze paragraf 805, rozdział, przepraszam, 855-16, to jest na szóstej stronie, się zaczyna ten rozdział. I tutaj paragraf jest na siódmej, początek siódmej strony, bo rozdział jest na szóstej, na końcu. Jest paragraf 069, końcówką 9, wpływy z różnych opłat. To jest 163 tysiące. Tu musi być paragraf 069.0. To jest żłobek. Jak pamiętają Państwo, w 2020 roku w uchwale zmienialiśmy to z tej dziewiątki na zero. To jest ten wkład własny rodziców do projektu. On musi być z końcówką zero po stronie dochodów, a po stronie wydatków jest końcówką 9. Czy kwota zostaje? Tak, kwota zostaje na dzień dzisiejszy, tak jak było zgodnie z wnioskami. To będzie prawdopodobnie w ciągu roku, jeżeli tam te wnioski, bo jeszcze nie są zatwierdzane te wnioski. U góry, ten wąski. W dalszym, ma być 06, 9, w dalszym ciągu. 0690. Tak, tak, i kwota zostaje przypisana taka, jaka była. A te zmiany nastąpiły w związku z pani skarbnik? Ta na dziewiątkę? Tak, tak. Także to nieprawidłowo było z tą dziewiątką, bo to jest wkład, to są wpłaty rodziców. To są wpłaty rodziców. Ale to izba obrachunkowa nam zwróciła uwagę, czy to tak się wypłaciła? Tak. Znaczy, bo to tak było w pierwszej wersji, że ja z nimi to ustalałam i oni nam to powiedzieli, że to ma być dziewiątka, ale później nas przeprosili, że no niestety w natłoku tych spraw z rozpędu, z przemęczenia, to musi być, jak później jak poszły uchwały, już z tą końcówką 9, pan stwierdził, że jednak musimy to zmienić i w uchwale w grudniu zmienialiśmy to w 2020 roku. W budżecie 2020 roku zmienialiśmy z dziewiątki na zero, ale projekt był zrobiony w listopadzie, już był dany, a myśmy dopiero to w grudniu, to wyszło dopiero wszystko już po złożonym projekcie. To jest po prostu taka korekta, tak? Tak, wskazana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, którą trzeba dokonać. Tak, to w związku z tą... Czy jeszcze jakieś zmiany mamy? Nie, do dochodów do tego projektu. Przepraszam, nie będziemy omawiać tych tabel? Nie no, po kolei będziemy analizować, tylko no, nie wszystko od razu. Tak jak zawsze był budżet omawiany, skarbnik robiła analizę i po kolei każdą tabelę, po to właśnie jest ta komisja, tak? Czyli więcej tych poprawek już nie ma, tak? Nie, do dochodów nie ma poprawek już więcej. Odnosi tylko tutaj do tych paragrafów. Sugerujemy, że tak powinno być ten projekt przyjęty. Teraz omawiamy. No cały projekt trzeba przeanalizować. Nie wiem, czy Państwo chcą, żeby pani skarbnik odpowiedziała na te moje dwa pytania, co zadałam, czy to później, ale to też, żeby nam nie umknęło. Pani skarbnik, może pani się odpowie na temat tych śmieci? Odnośnie śmieci, właśnie tam jest przygotowywana umowa na odbiór tych odpadów. Mieści nam się w planie, na dzień dzisiejszy się mieści. Tak, woda, bo w planie tu mamy zaplanowane na odbiór 9002. Mamy zaplanowane 1 384 000 i ta umowa jest tam, jak z tego co wiem, niewiele mniejsza tam jakieś grosiczki. Także tu się mieści. No chyba, żeby w wyniku jakiejś okoliczności niezależne od zmiana przepisów, czy zwiększył się podatek VAT na odbiór tych śmieci, czy jakieś przepisy nakazujące, że koszty by bardzo tej firmy wzrosły, no to wtedy by ta wartość tej umowy też wzrosła. Na dzień dzisiejszy jest, mieści się w planie wydatków. Czyli śmieci są doszacowane, tak? Tak, że tak śmieci. A jeżeli chodzi o oświatę? Jeżeli chodzi o oświatę, to oświata jest niedoszacowana jak co roku, bo tak jak mówię, to dużo jest. W ubiegłym roku też dużo brakowało, dużo mniej do tej oświaty musieliśmy dołożyć, jak się okazało. A ile w tym roku jest zaplanowane na oświatę? Na oświatę w tym roku jest tak, subwencji dostajemy 10 milionów 720 tysięcy.
1 720 000 i na utrzymanie przedszkoli dostajemy, na wychowanie przedszkolne jeszcze 307 tysięcy. Także to jest około 11 050 tysięcy takich dostajemy dochodów, a wydatki zaplanowane są w kwocie 17 197 tysięcy. Tak, to są na same, to co idzie to samo do jednostek oświatowych. Do tego jeszcze dochodzą dowozy, dokształcanie. Na przedszkola 307 tysięcy. Pani Skarbnik, to mam takie pytanie, bo przedszkola, tak. Przedszkola są w kwestii utrzymania samorządu. Jak to ma się proporcjonalnie, znaczy no mniej więcej kwotowo, to ta pozostała tam tak 7 milionów, czy 6, ile tam idzie, musimy dołożyć tak jakby na przedszkola, a ile na szkoły? Znaczy, tak w sumie teraz to jest to połączone, tak? To, tak, no to znaczy, to tak, na rozdział 801.04 na przedszkola zaplanowane w projekcie mamy wydatków 4 miliony 12 tysięcy 445 zł. I jeszcze tu jest jeszcze dokształcanie rozdział 801.41 na wychowanie przedszkolne, na to specjalne wychowanie 141 tysięcy. Jeszcze tu musimy, jeszcze planujemy. Także prawie 4 miliony 200 przedszkola. A dostajemy środków na wychowanie przedszkolnego, bo dostajemy dopłaty na te zerówki, jak dobrze pamiętam. Rozdział wzrosł tylko 307 tysięcy. Także no tak, także te 3 tysiące. A na szkoły ile subwencji ma przyjść, a ile nas będzie? Subwencji mamy 10 720 000. 27 zł. Na dzień dzisiejszy jest zaplanowana subwencja, a jak wyjdzie po... Po sprawozdaniach, jak to zawsze w marcu albo w kwietniu nawet, jak oni kontrolują tam później to SIO, z tym SIO, jak poszło, czy te dzieci się zwiększyły, czy nie zmniejszyły, to ta subwencja może być albo mniejsza, albo większa. A będą nas kosztowało ile? A będą nas kosztowały, bo tak samych szkół nie policzyła, bo tak tu jestem no, zespół. Tak. Także razem z przedszkolami. No tak, no trudno mi tak powiedzieć, bo nie mam już podziału. Nie wiem, musiałam do projektu. Ale tak no ale dzieci taka, muszą mieć zapewnioną szkołę. Tak, no muszą mieć zapewnioną szkołę, muszą, bo przedszkola musimy zapewnić. Tak jak ogólnie tak zaliczyłam, to na dzień dzisiejszy w tym projekcie jest zaplanowane, że dołożymy do tego, bo tutaj jeszcze raz wyszły inwestycje, 6 milionów 930 tysięcy. Że już dokładamy i jeszcze musimy mieć świadomość, że w ciągu roku jeszcze będziemy musieli dołożyć do tej oświaty, bo nie wiadomo, czy będą jeszcze i podwyżki. A ile nas kosztuje żłobek? Będzie nas kosztował żłobek w 2021 roku. Już to się zmienił rozdział w tym roku. 855-16. Jest 870 910 zł, 70 groszy. Nasz żłobek jest taki w planie wydatków, a w planie dochodów mamy żłobek, a w planie dochodów mamy 771 156 zł. Te 700, 100 tysięcy, gdzieś takie do, tak jakbyśmy musieli dołożyć do a te 700 tysięcy to mamy nadzieję, że nam wspólnie z tego... Tak, ze środków na dofinansowanie jest 671 153 zł. Plus jeszcze tutaj są w tym 771, to są jeszcze opłaty rodziców. Tak, opłaty rodziców, tak. Opłaty rodziców i wpłaty na wyżywienie za te dzieci, bo to rodzice też noszą. Pani Skarbnik, a czy ta kwota uległaby zmianie, gdyby tych dzieci było więcej? W pomniejszeniu? Dochodów? Nie, dochodów to nie zwiększy. Nie. Dochodów się nie zwiększy. Czyli liczba dzieci nie ma wpływu na... Na te dochody, bo dotacja, tak jak zaplanowana, jak dobrze, to jest na 40 dzieci. A tych dzieci nie ma na razie, tyle tam nie wiem, ile tych dzieci ile nie, was, wystarczy... nie mają jakąś informacji, ile tych dzieci jest na dzień dzisiejszy, za 20 parę, czy? 20 chyba już było. Było też, a na dzień dzisiejszy
problem, oni tam występowali z wnioskiem o zmianę tych warunków na rekrutację, żeby można było. Ale czy dostali już coś? Nie, jeszcze nic nie przyszło. Czy wyraźnie zgodę, żeby tak jakby spoza tego projektu można było przyjmować dzieci? Te dzieci to muszą spełniać, za chwilę rodzice muszą spełniać warunki. No nic, prosimy dalej pani skarbnik o analizę po kolei wszystkich tych tabel i dochodów. Jak to się ma może do poprzedniego roku, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, gdzie się po prostu to bilansuje z poprzedniego. Nie, tak proszę Państwa, nie da się tak wszystkiego porównać, bo tak ten rok 20 jest taki troszkę specyficzny ze względu na ten rok covidowski. To tak nie można tak tego porównywać do. Ale sobie tutaj weźmiemy planowane dochody. Planowanych dochodach na kwotę 50 363 811,27 zł. Mamy dochodów majątkowych na kwotę 861 944 zł. I są to dochody majątkowe z tytułu gospodarki gruntami, nieruchomościami, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w prawo, przekształcenia w prawo własności, kwota 1100 zł. To jest rozdział 700, paragraf 76. Następnie w gospodarce odpadami komunalnymi 909, nawet 860 844 zł. Dofinansowanie na budowę PSZOK-u. Ogółem dotacji ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych środków europejskich jest kwota 1 554 429,27 zł. I tak, zaczynam od początku. Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Są to wpływy z tytułu użytkowania obwodów łowieckich, kwota 2800. No, w ubiegłym, w 2020 roku była zaplanowana 2 600 000, wykonanie 2792, w związku z tym plan 2800 na ten rok 2021. Następnie kotłownie 4001, dostarczanie ciepła, czyli utrzymanie kotłowni na osiedlu, ogrzewanie osiedla. Zaplanowane jest 1 050 000. W tym roku 2020 było zaplanowane 1 100 000. Na koniec trzeciego kwartału było tylko 655 000. No i tutaj jak z przypisów, jak wyliczył pracownik, wynika 1 050 000, że powinniśmy tych dochodów dostać. Czyli dostaniemy też nie jest to wiadome, prawda? Następnie rozdział 7005, gospodarka gruntami i nieruchomościami. Tutaj mamy paragraf 055, wpływy z opłaty do użytkowania wieczystego nieruchomości. Mamy kwotę 6000 zł. W tym roku. Przepraszam, który to paragraf? 055, wpływy z tytułu opłaty do użytkowania wieczystego nieruchomości. Takie opłaty jeszcze pobieramy. No i to jest tak na poziomie tego roku, że są przypisane, tak są zaplanowane. Tam raczej nie ma zaległości, bo to są takie drobne, ludzie mają rozłożone na 30, na 20 lat. Następnie mamy paragraf 63, to są wpływy z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Tu jest kwota większa zaplanowana niż w 2020 roku, ponieważ więcej jeszcze tych spraw jest i te koszty sądowe wzrosły. Musimy więcej zapłacić, to będziemy mieć więcej w wydatkach i więcej będziemy mieć zwrotu. Następnie paragraf 075, wpływy z najmu dzierżawy składników. To są za wynajem lokali użytkowych, za wynajem lokali mieszkalnych, komunalnych. No i takie są przepisy z tytułu zawartych umów, to 382 300 zł. Ale one co do poprzedniego roku to chyba są troszeczkę większe, bo tam Rada prowadzi za te metry, tak, jeżeli chodzi o lokale, pani skarbnik. Tak, no są tu troszkę tak jak zostało wyliczone z tych, no nie wszystkie chyba lokale też i były zajęte, bo jest niewiele, ale jest ale większa. Jest jakaś troszkę większa jest, tak, niedużo, ale tak dużo. A wpływy z usług, co to jest? Wpływy z usług, to jest za ogrzewanie tych lokali. Mhm. Za ogrzewanie lokali. I tutaj ta kwota jest no nawet mniejsza, czyli tu muszą być nie wszystkie te lokale. Bo być może były i może będą, nie wiem, czy sprzedane były, albo te lokale mieszkalne też sprzedają. Trochę ich ubywa w związku z tym i to się razem. Sumujemy. Paragraf 092. Tu są odsetki za nieterminowe uregulowanie opłat z tytułu. Tak jakby głównie to te lokale mieszkalne, które są naszą tutaj bolączką niestety. Mhm. Następnie mamy paragraf rozdział 710-35 miejsca na cmentarze. Tu dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 7000 złotych na ten, może dobrze powiedzieć, na ten cmentarz w Rudzie. Muszę odszukać tych dokumentów. Tu jest, mamy dofinansowanie, taki był wniosek składany bardzo, bardzo dawno temu. No ale to jest ten cmentarz, ten zabytkowy taki, na obrębę. Bo jest cmentarz ten parafialny, a drugi jest taki właśnie tam w Rudzie. To będzie raczej, to z ministerstwa. To jest takie pozostałości nagrobków i kaplica. Mi się wydaje, że to zabytkowe. To będę zabytek, może dobrze tam. I tam taka kaplica. Przyznam się, że nie pamiętam dokładnie na to. Ale to, jaka to jest kwota? 7000 zł. A taki był wniosek i tyle do... Dostaliśmy te środki. To na jakieś odnowienie, na renowację chyba, tak? Tak. To musiałam tak szybko, nie znajdę. Może tu w międzyczasie. Które to jest na dofinansowanie? Taki był wniosek i tyle. Tyle dostaliśmy. Dobrze, prosimy dalej o rozprawienie. Następnie rozdział 751, to są programy wojewódzkie. Kwota 103 900, to jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. To w takiej wysokości dostajemy na prowadzenie tych zadań. Następnie rozdział 75-23, urzędy gmin, paragraf 083, to jest kwota 50 000 zł. To jest na dochody z tytułu ogrzewania, bo kotłownia z urzędu ogrzewa bank i ogrzewa pocztę. I one tutaj płacą pieniążki. I jeszcze tu idzie stąd bloki teraz te nowe, które są podłączone. Tu szóstka bodajże. Tutaj tu to. Tak, to są podłączone do kotłowni tutaj urzędu i będą tutaj wpływy. To z tych bloków i z poczty i z banku to będzie tylko 50 tysięcy tych wpływów? No tak jest zaplanowane, no bo to jest nie wiadomo jakie będzie, bo tu jest tak po faktycznym, oni mają zużyciu, nie wiadomo jakie będzie w tych blokach zużycie, bo to dopiero się te bloki teraz też podłączają. Teraz zostało spięte i to zostało spięte i nie wiadomo, tak poszacowane, tak, to będzie wszystko dopiero. To przyszłym roku. Tak, poszacowane tutaj. Tak, żeśmy oszacowali, to będzie około 50 tysięcy.
Następny rozdział 751.01, też jest dotacja celowa na zadanie z administracji rządowej, to jest na rejestr wyborców 1980 zł, to zgodnie z pismem. Następnie rozdział 756.01, wpływy z podatku dochodowego osób od osób fizycznych. Ten rozdział się nazywa i tutaj mamy paragraf 035, wpływy z podatku od działalności w formie karty podatkowej, paragraf 35, 6000 zł. To nam wpłacają urzędy skarbowe z tytułu, ten podatek już zanikł, coraz mniej tych ludzi na tej karcie jest, no ale jakieś tam jeszcze grosze wpływają. Tak, następnie ma paragraf, rozdział 756.15, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat lokalnych. I tu mamy paragraf 061, wpływy z podatku nieruchomości, 1 650 000. To jest na poziomie podatek od nieruchomości, to jest, tu są te wpływy. Są większe, tak jak oszacowali pracownicy z wymiarów na podstawie stawek obowiązujących w 2021 roku. I paragraf 032, wpływy z podatku rolnego, 8811 zł. Też na podstawie uchwał. Paragraf 030, wpływy z podatku leśnego, 125 zł. Podatek od środków transportowych, paragraf 34, 86 339 zł, to jest odposiadane przez osoby prawne. Następnie paragraf 050, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 1000 zł, ten podatek przekazuje nam Urząd Skarbowy. No i paragraf 060, koszty z tytułu, 64, koszty z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, 100 tysięcy zł, to są za wystawione upomnienia. Przepraszam Pani Skarbnik, chciałam się zapytać, te wpływy z podatku od nieruchomości, to było to pomiarowanie tych pomieszczeń, jeżeli ktoś nie jest rolnikiem i po prostu, bo wiem, że gmina nasza jest zwolniona z opłaty z budynków mieszkalnych, mhm. I to jest tego typu podatek? Nie, to znaczy, tak, to jest podatek od nieruchomości, ale to w tym rozdziale są osoby prawne. Aha. I inne jednostki, czyli to są tu są wszystkie przedsiębiorstwa, spółki. I to stawka jest podana tam, mówię, z urzędu, tak? I... Tak, taka jaka jest w uchwale Rady Gminy Obowiązującej. Dobrze, dziękuję. Tak, i następnie już mamy rozdział 756.16. Tu są też wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków, teraz innych podatków od osób fizycznych. I tu mamy paragrafy 031, podatek od nieruchomości, kwota 1 154 185 zł. I tu będą te mieszkania i te osoby fizyczne, które nie mają gospodarstw. Wpływy z podatku rolnego, paragraf 032, 431 tysięcy. I paragraf 33, wpływy z podatku leśnego, 13 300. I paragraf 034, wpływy z podatku środków transportowych, kwota 501 851 zł. Są to wpływy ustalone na podstawie stawek obowiązujących. W 2021 roku. I następnie tutaj mamy te wpływy z opłaty skarbowej, które zamieniamy na wpływy z rekompensaty utraconych dochodów. To na paragraf 268 do 250 tysięcy zł. Następnie w paragrafie 050 wpływy z podatku czynności cywilnoprawnych 160 tysięcy zł. To jest podatek, który przekazuje nam Urząd Skarbowy. Paragraf 064, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, kosztów upomnień. Planujemy tutaj 2000 zł, bo po każdym kwartale wysyłane są upomnienia. Paragraf 091, wpływy z odsetek. Planujemy 20 tysięcy zł. Następnie mamy rozdział 756.18. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu podatkowego. Mamy tutaj paragraf 041, wpływy z opłaty skarbowej 25 tysięcy zł. Wnoszono przez osoby od różnych czynności, które są wykonywane przez urząd. Paragraf 046, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1000 zł. To jest za eksploatację kopalin,
na naszym terenie tutaj. Paragraf 048, wpływy z opłat za zabiegi na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 149 tysięcy złotych. I te dochody muszą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację programów tych profilaktycznych. Następnie rozdział 756.21. Panie Skarbnik, mam takie pytanie. Czy też wpływy z tych opłat alkoholowych ogólnie, nie? Tak jak pani tu wspomniała. I tam w tym regulaminie, co wczoraj zapytałem panią przewodniczącą, mają taki między innymi punkt utrzymanie, przeznaczenie kwot na utrzymanie świetlic środowiskowych. Jest możliwość, żeby, czy to oni wewnętrznie muszą, nie wiem, komisja, czy to ustawa o finansach pozwala? Ma pani wiedzę na ten temat, żeby takie środki jakieś przeznaczyć? Panie, bo przecież tego programu nie przeczytałem. Utrzymanie świetlic może to jest w ósmym rozdziale punkt czwarty było, ale tutaj pani nie ma tego. No, nie mam przy sobie. Tutaj z tych pieniążków jest dotacja celowa na świetlice Betania przyznawana. Tak, to jest. Ale to nam ciężko przyznać, a tutaj radna Mamińskowi powiedział wczoraj na sesji, żeby raz w tygodniu opłacać pracownika, który tak czuwał nad porządkiem w tej świetlicy. Tak, powiedziałem, ewentualnie, żeby zorganizował im jakieś zajęcia, czy ten pracownik, który przyjechał, tak jak przedstawił tej młodzieży, jak to wygląda temat. Mi to się wydaje, że to po prostu wniosek trzeba zajrzeć do komisji tej alkoholowej, ale tak, oni tam wiedzą, na co mogą te środki dokładnie przeznaczyć, zresztą tak ustawą, oni się kontaktują. Prosimy bardzo, tak i dalej. I także oni tam sami na to. Czy jakieś pytania państwo radni mają do tej pory, co było omówione? Panie Kazimierzu, proszę. Ja dziękuję, nie pytam. Następnie mamy rozdział 756.20 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. I tu jest paragraf 0,1 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 6 203 345 zł. Jest to kwota określona w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Jakie nam się należą udziały z tego podatku? Następnie paragraf 002 wpływy z podatku dochodowego osób prawnych, kwota 150 tysięcy. To przekazują nam udziały z tego podatku Urząd Skarbowy. I na podstawie sprawozdania tych kwot wprowadzamy. Rozdział 758, różne rozliczenia. I tu mamy rozdział 758.01, część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 10 720 027 zł. No na podstawie pism z ministerstwa wprowadzane jest wszystko. Następnie paragraf 758, 807, część wyrównawcza subwencji ogólnej. W paragrafie 292 to jest 5 410 576 zł. Też zgodnie z otrzymanym i z otrzymaną informacją. Następnie mamy rozdział 758, część równoważąca subwencji ogólnej. Paragraf 292, tu otrzymujemy 349 884 zł. Też zgodnie z informacją. Następnie rozdział 801.01 oświata i tutaj mamy paragraf 059 wpływy z różnych opłat 100 zł. To są wpływy, to jest za duplikaty świadectw wydawane przez szkoły. Następnie paragraf 075 wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych. Kwota 11 400 zł. No tam wynajmowane są lokale dla Orange, dla, no, głównie to te telefony, no i jeszcze tam są, jeszcze płacą lokale mieszkalne. Jeszcze są nauczyciele tam mieszkają w tych lokalach. I paragraf 083, 19 500, no to jest związane z usługami. To jest za ogrzewanie tych, z tytułu ogrzewania tych lokali i za media. Następnie mamy rozdział 801.04 przedszkola i tu mamy w paragrafie 066 za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przepraszam pani skarbnik, tak? Do tego wcześniejszego paragrafu wrócę. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tak? Skarbu Państwa. Czy nauczyciele, którzy wynajmują jeszcze mieszkania, to one, te dzierżawy są tutaj w tym paragrafie? Tak. A dlaczego nie są w tym ogólnym tam wcześniej? Znaczy, bo one są przy budynkach, przy oświacie, bo to ma z oświatą
Nie, no stawki to są takie same, oni stosują, bo oni wiedzą, jakie mają stawki. Zresztą są przy tych ludzie, tak jakby dyrektor to wynajmuje. I są przy szkole, bo to szkoła ogrzewa. Ale to chodzi o tak zwane dawniej te domy nauczyciela, o to chodzi? Tak jak u nas w Rudzie jest blok Tak, no to, że w Rudzie to już... Bo że u nas to wiemy, że kupili już na własnościowe. To już jest tam chyba jakaś wspólnota. Ale na przykład gdzie jest? W Łączanach Rada Miasta macie? Nie, w Łączanach nie ma. W Łączanach to jest... A jeszcze w Zaleśnicach? Nie, u nas nie ma. A w Zaleśnicach i w Dąbrówcach? Nie, 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 no po przedszkolu. W Zaleśnicach i w Dąbrówkach. I tam są mieszkania niewykupione? Czy... Nie, no nie. Jakby były wykupione, to... Dobrze, dalej prosimy. Następnie rozdział 801.04. Jeszcze przepraszam, ogrzewanie. Jeszcze w ogrzewanie to jest właśnie z kotłowni tyczkowych, tak? Tak, 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 jeżeli tam jest tak. I czy na jedzie są obciążeni? Tak, 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 bardzo, bardzo. Następnie ten rozdział 80 przedszkola i tutaj mamy paragraf 066 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 138 tysięcy złotych. Paragraf 067 tytułu wkład za wyżywienie 465 tysięcy złotych. Paragraf 069 wpływy z różnych opłat 106 tysięcy złotych. I tu jest ta dotacja celowa, którą otrzymujemy z budżetu państwa na realizację tych zadań na utrzymanie tych przedszkola 307 439 zł. Następnie mamy rozdział 8146, to kształcenie i doskonalenie zawodowe. Tu jest zaplanowana dotacja w ramach programu z udziałem środków europejskich kwota 22 428 zł 97 groszy. Tu jest ten projekt Erasmus. Była zaplanowana. Następnie rozdział pomoc społeczna. Rozdział 852.02, paragraf 097, to jest strona 6, strona 5, przepraszam. Paragraf 090 1000 zł, wpływy ze zwrotu z tytułu utrzymania podopiecznych domów pomocy społecznej, gdzie rodzina jest zobowiązana płacić. Tutaj płatności. Można powiedzieć, że zerowe, a koszt utrzymania jest bardzo, bardzo duży. No ale też mamy w takim systemie prawnym. Jesteśmy zobowiązani. Rozdział 852.13. Tutaj mamy dotację w wysokości 25 tysięcy złotych na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych z GOPS-u. Następnie 852.14 zasiłki okresowe. Tu też mamy dotację w wysokości 145 tysięcy złotych określoną przez Urząd Wojewódzki i w paragrafie 094 wpływy z rozliczeń zwrotów dla ubiegłych jest zaplanowane 1000 zł, no bo zdarzają się sytuacje, że ktoś nienależnie pobrał jakieś świadczenie i musi go zwrócić później. Następnie w rozdziale 852.16 zasiłki stałe. Tu też jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 259 tysięcy złotych i w paragrafie 040.094 planujemy 5 tysięcy zwrotu nienależnie pobranych. Nie wiem, przepraszam Pani Skarbnik, tu Pani mi podawała kwotę i też mi się różniła 1000 złotych i tutaj też w tych zasiłkach stałych, nie wiem, jak zostanie radny. To znaczy tak, dotacji w 852.14, tak? Mhm. W dotacji mamy 145 tysięcy w paragrafie 203 i w paragrafie 094 wpływy z zwrotów dla ubiegłych 1000 zł. To jest ogółem w tym rozdziale 146 tysięcy zł. Rzeczywiście, wie Pani co, tak, przewodnicząca, bo się myli, bo kiedyś jak mieliśmy wydrukowane, to... Były wytłuszczone po prostu nagłówki. Rozdziały. Bardziej przejrzyście. Tak, bo ja, no ale ten załącznik... A tu jest jedna, która tam... I tak, widać, nie jest suma, nie? Ten załącznik, akurat ten załącznik, bo to jest programu Wersja, wychodzi jest tak, jak zgody wyodrębniają się dochody tutaj na końcu, te dochody majątkowe, dochody z dotacji, bo tak musi być wyodrębniony do projektu uchwały budżetowej. No nic, no dalej, no dobrze, że się... Tak, i też tak się myli. No to zlewa mi się to momentami. Tak, tak.
Następnie 852.19 środki pomocy społecznej, tu jest 162.700 zł, to dotacja zaplanowana do przekazania przez Urząd Wojewódzki dla nas, zgodnie z pismami określona. Następnie paragraf 800, rozdział 852.20 usługi opiekuńcze 30.000 zł, paragraf, to jest paragraf 083, to jest za te usługi opiekuńcze, gdzie osoby, opiekunka chodzi do osób i oni zwracają, ustalone są stawki, zwracają pieniążki. Następnie 852.30 rozdział pomoc w zakresie dożywiania, to jest 69.600, to jest dotacja celowa w paragrafie 203 na dożywianie, to na ten program posiłek w szkole i w domu. Następnie mamy cały dział 855 rodzina i pierwszy rozdział 855 rozdział świadczenia wychowawcze, ogółem jest 10.861.470 zł. I tu mamy zaplanowane w paragrafie 064 70.000 zł, to z tytułu kosztów upomnień, które są wysyłane o zwroty. 70 tysięcy powiedziałam? O to przepraszam. No bo tu wszystko na tysiące leci. Tak, się, nie, to ja. Są koszty tych upomnień, które są wysyłane. Tak, ludzie są niezobowiązani zwracać te 11,80. Następnie w paragrafie 0,92 mamy któryś odsetek na kwotę 2400 zł. I w paragrafie 0,94 wpływy z odliczeń z lat ubiegłych 25 tysięcy to są zwroty tych nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich. I od nich te odsetki, od nich te koszty upomnienia od egzekucji tych świadczeń. Następnie i paragraf 206 to jest dotacja celowa 10 834 000 zł mamy na wypłatę tych świadczeń. To jest zadanie przez administracji rządowej. Następnie rozdział 855.02 świadczenia rodzinne. Ogółem kwota jest 4 917 050 zł. I z tego mamy również paragraf 064 50 zł na upomnienie, paragraf 092 odsetki w wysokości 54 tysiące złotych i paragraf 094 wpływy z rozliczeń to jest 84 tysiące złotych. I paragraf 201 dotacja celowa 4 765 000 zł na wypłatę wszystkich tych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów. Paragraf 236 dochody jednostek samorządu 14 000 zł. Tu są dochód, bo z tych wpływów, tych zwrotów należy nam się 5%. A tam z funduszu alimentacyjnego tam są inne finansowania, tam jest 20%. Także, ale to jest, te wpłaty są naprawdę do tych należności, które ci z tytułu funduszu alimentacyjnego mogli wpłacić, to tu byłoby trochę dochodów, jakby płacili, ale to raczej nierealne odzyskanie tych świadczeń. Następnie rozdział 855.04 wspieranie rodziny jest 378 tysięcy, to dotacja celowa, również zadania z zakresu administracji rządowej i to jest ten program 300+. Następnie mamy rozdział 855.13 składki na ubezpieczenia zdrowotne i to jest do wysokości 47 tysięcy i to jest dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych od tych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, od których tam się tych świadczeń należą, należy opłacać składkę zdrowotną do ZUS-u. I tu mamy już 855.16 system opieki nad dziećmi w latach 3. Tu mamy ten żłobek. I tak jak tutaj już wcześniej sugerowałam, ten paragraf 0,69 z końcówką 9 zamieniamy na 0,690, wpływy z różnych opłat. I to jest 163 897,25 zł. To są opłaty stałe wnoszone przez rodziców. Następnie paragraf 083 wpływy z usług 100 tysięcy złotych, to jest za wyżywienie, które płacą też rodzice, za wyżywienie tych dzieci w tym żłobku. I paragraf 205 z końcówką 7, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z środków europejskich w kwocie 507 259 zł 40 groszy zaplanowana na ten
projekt był zrealizowany z udziałem tych właśnie środków. I następnie mamy rozdział 9.02 gospodarka odpadami komunalnymi. Kwota jest 1 334 000 zł w dochodach. I z tego paragraf 049 wpływy z opłat zapobierane przez jednostki samorządu. 1 319 400 zł to są opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie ze według stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Paragraf 064 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, kosztów upomnień 13 tysięcy złotych. To właśnie też za te upomnienie. Paragraf 091 wpływy z odsetek 1600 zł. Potem opłaty są wnoszone po terminie, też tam zaległości są. Rozdział 919 wpływy z wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 tysięcy złotych i to jest paragraf 069 wpływy z różnych opłat i te środki muszą być przeznaczone tylko i wyłącznie na ochronę środowiska. No i tak, z tych ogółem wydatków, tak jak tu bieżących, mamy na kwotę 49 501 867 złotych 27 groszy. W tym jest dotacje na zadania bieżące 693 585 złotych 27 groszy z udziałem tych środków europejskich. I w budżecie tym wyodrębniamy dochody majątkowe na ogólną kwotę 861 944 zł. I w tych dochodach majątkowych jest z udziałem środków europejskich jest 860 844 zł. Znaczy ogółem na ogólny budżet 50 363 811 złotych 27 groszy mamy dotacje z udziałem środków europejskich na kwotę 1 554 429 zł 27 groszy. Także do dochodów. To jest to 800 tysięcy na pszczoły się znajduje, tak? Jest zawarte? To jest 1 554. To będzie dotacja na ten szok, tak? Tak. Plus jeszcze te programy, te Erasmusy i żłobek. A, i żłobek. Erasmus nie. Żłobek tu będzie. Siódemka. Nie, no jeszcze łatwiej się tutaj ten Erasmus siódemką, bo z siódemką też jest Erasmus. Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią nam tutaj dotacje 37% na dotacji, później są subwencje 32%, a nasze dochody własne są 30% zaplanowane. Także w gro tych wydatków no to mamy zadania zlecone i oświaty, utrzymanie oświaty. Tak, że mówię, czy to tych dochodów jest. Czy jakieś pytania jeszcze mają Państwo radni? Panie Kazimierzu? Nie. Nie, no może przeanalizujemy wszystkie te tabele i dopiero jakieś tam coś. Ale w międzyczasie prosiłabym, żeby zadawać pytania, bo mówię, nie zawsze do końca ktoś tam będzie pamiętał. Chyba nie ma problemu z tym, że Pani Skarbnik odpowiadała na bieżąco. Jasno, wyjaśniam. To dalej prosimy. No to przechodzimy do wydatków, tak? Thank you.
Jeszcze zapytam, plan dochodów w łącznej kwocie, on jest chyba trochę większy niż w tamtym roku, nie? Na plan, on się zwiększył. Większe są dotacje już na 500 plus niż były wcześniej zaplanowane. No budżet nam się rozwiązał na koniec trzeciego kwartału. Mieliśmy plan dochodów 49 milionów. A wyszło a dziś na początek mamy już 50 milionów 300. Pani skarbnik, dalej teraz te planowane wydatki budżetu na 2021. No więc tak. Ciężko mi tak to jest o marynarce. Rozdział 01009 spółki wodne, paragrafie 443, tu mamy 50 tysięcy, płacimy taką opłatę do spółki wodnej. Prowizja to jest jakaś, tak? No to jest jako opłata, jak dobrze nie wiem, czy melioracyjna, coś jakoś, coś gdzieś tam płacimy za 50 zł to jakieś takie. To jest na rok, nie? Tak. Żadne pieniądze. Tak, ale to nie wiem. Tak. No ale musimy mieć w tym rozdziale podlemione. Następnie paragraf 010.22, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie, monitorowanie. Tu mamy w tym rozdziale odbiór tych bezpańskich psów, wyłapywanie tych psów, sterylizacja kotów. Z tego co pamiętam, to w tamtym roku żeśmy coś dokładali, że to wzrastało, tak? Tak, i to będzie. Do 37 dołożyć, no to chyba to wygląda na nie da się. To zaraz to już chyba jest raczej doszacowane tutaj, tak? Chociaż no nie wiadomo, co przyniesie rok, to tak można. Ile tych psów będzie. Tam jest 1500 zł od jednego psa. Jeszcze za gotowość tam jest także nie podejrzewam, że no, nikt nie jest w stanie przewidzieć tego problemu. Kastrację trzeba robić, bo to nic z tego nie ma, bo to jest znaczy różne ale to są wyłapywanie, czipowanie i w ogóle tam propozycje badane na sesji. Jakieś tak te ale ja nie wiem, ja osobiście tych psów kiedyś coś się naprawdę tych psów wałęsało. Ale ja chodzę na pieszo po wierzbicy i naprawdę psów nie ma. Czy wie pani, co być takim? Może po okolicach. Bardziej też może ludzie tak już te posesje mają tak zabezpieczone. Nie, to nie jest od tego. Odkąd powstały kebaby, to i psów było. Chodzi o to, że też były takie posądzenia, że w związku z tym targiem, że w okresie takim wakacyjnym, że ludzie przywożą spoza gminy, że nie mogą oddać z koniec ani tam nigdzie to przywożą jak jest targ, korzystając przy okazji. No różne to były takie posądzenia. Ale tak naprawdę to nie wiemy, czym to jest spowodowane. Czy to jest spowodowane tym, że nie są sterylizowane. Czy ale u nas tak jest, że tak, im dłużej oddajemy śmieci, tym ich więcej jest i tak, im dłużej polujemy, im dłużej dbamy o to, żeby tych psów było mniej, to ich jest więcej. Wiem, większe koszty ponosimy. U nas to tak dziwnie się to dzieje, odwrotnie. W drugą stronę te działania. Tak. My widzimy, że jest tego mniej, ale niemniej jednak rachunki pokazują, że jest więcej. Kilka lat temu na osiedlu były te w tych śmietnikach, były te psy, całe te gniazda były. Oczywiście. I ja wiem, jak się chodziło w pracy, no to tu po tych łąkach, no to tych psów było i naprawdę takie, to, no bo nie urnał się ludzi do kamiarzy, no tak było, nie, ktoś tam wyrzucił, a teraz ja naprawdę tych psów tu ale też, nie, też nie społeczeństwo, jak ktoś gdzieś tam wpuści, to nagłaśnia, gdzieś tam czasami uda się komuś tablicę rezerwacyjną złapać, to się nagłaśniają i tak. Tak mi się wydaje, no trzeba by przeanalizować, skąd te, z jakiej miejscowości te psy są wyłapywane. Nie? Niektórzy tak dbają, że jeżeli zgubią pieska, czy zginął piesek, to i na tablicy ogłoszeń jest piesek sfotografowany i poszukują. Wiem, że z tych miejsc też była sterylizacja kotów na osiedlu, prawda? Było coś takiego. Tak. Żeby się nie namnażały. No to są takie zabawne tematy, ale powiem Państwu, że to jest. No tak, ale z drugiej strony na połowę. To ważna sprawa, bo to jest problem. Na pewno 40 tysięcy wykładamy. To obowiązek i musimy go realizować, tak? W lepszy, gorszy sposób, ale musimy go jakoś realizować. Pani radna, ma Pani jakieś pytania odnośnie tego punktu?
Jeżeli chodzi o zwalczanie zakaźnych zwierząt, nie. To nie wiem, panowie radni mają jakieś pytanie? No myśmy tak podyskutowali. No to prosimy dalej pan skargi. Następnie mamy rozdział 010.30, izby rolnicze, 8800, to jest paragraf 285. To jest składka na izbę rolniczą, to jest w wysokości 2% do zaplanowanego podatku rolnego. Następnie mamy rozdział 401, dostarczanie ciepła, to jest kwota 1 087 801 zł. No i tu są zaplanowane na kotłownie, na utrzymanie, właśnie zakup oleju, na remont tych kotłowni, na utrzymanie pracowników do obsługi tych kotłowni na osiedlu. Następnie mamy rozdział 616, drogi publiczne, kwota 776 980 zł 55 groszy. No i tu mamy zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg, na remonty, na odśnieżanie. No i tu jest zaplanowane są inwestycje w kwocie 500 tysięcy złotych, to jest paragraf 60-50. To jest, nie wiem, czy te inwestycje też, bo to jest tabela numer 3 do uchwały. Wszystkie te paragrafy inwestycyjne, te 60-50, 60-60 są w tabeli numer 3. A mówię pani skarbnik, jeszcze zwrócę tu uwagę, z zakup usług remontowych 23 tysiące, to nie jest, mówię trochę tak, przymał, czy to tylko takie moje, zakup usług remontowych, bo to chodzi o drogi gminne, prawda? Tak, on tak mniej więcej był w tym roku też tak zaplanowany i tam wydatków aż tyle akurat w tym nie było, no tak było zaplanowane. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, bo być może może tu w paragrafie 400 zakup usług tych pozostałych trzeba będzie stąd może przenosić na remonty. No tak jak no nie jako takie nie dostaliśmy informacji, żeby jakieś tam takie były remonty, jeżeli coś to już idzie przebudowa drogi. A te drobne to takie są, jeżeli gdzieś tam są, zasypują te no i właśnie z tego wynika, że jakie usługi, takie pieniądze. Małe pieniądze, kiepskie usługi. Nie ma inaczej. Dobrze, prosimy dalej pani skarbnik. Następnie mamy rozdział 7005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 760 227 zł 9 groszy. I tu jest zakup energii, to nie jest energia elektryczna, tylko energia cieplna właśnie dla utrzymania tych wszystkich lokali mieszkalnych, gdzie płacimy do wspólnot na ogrzewanie lokali użytkowych, na gospodarowanie tymi budynkami, płacenie na fundusz remontowy za te wspólnoty. A to jest w jednym zdaniu ujęte tyle tych. Tak, tyle paragrafów. Tak, no bo to są i musimy o wieczyste użytkowanie płacimy, gmina płaci, no tak. No nie, że każdy ten paragraf, no jedno musimy i tam jakieś remonty w tych budynkach, które my zarządzamy bezpośrednio, też robimy utrzymanie całej tej gospodarki. Tu jakieś podziały gruntów, jak są i różne takie przygotowania czynności do jakichś tam wyjaśnienia różnych spraw odnośnie gospodarki gruntami. Czy odnośnie użytkowania wieczystego, czy dzierżawy. No i różnego rodzaju koszty postępowania sądowego musimy prowadzić, egzekwować, żeby te należności egzekwować, musimy prowadzić koszty postępowania sądowego. No i tu też są zaplanowane dwie takie też nieduże inwestycje. Paragraf 60-50 na kwotę 37 062 groszy, złotych 62 zł 10 groszy. To akurat z Funduszu Sołectwa są zaplanowane środki. To jest Fundusz Sołectwa Zalesice Polonia. To jest na dokończenie tej budowy altany. I paragraf 60-60, kwota 21 443 zł 82 grosze. To też są wydatki Funduszu Sołectwa.
To może Antonia i Stanisław, na zakup działki. I zakup też działki, nie działki. Stanisław nie było oddziałka do Antonia, to to jest na 21 rok, a Stanisławu nie, to jest, tak, zadanie na pobocze na zakup działki i nie przypominam sobie, żeby w końcu 4 roku była notarialna, żeby była podciągnięta, nie mogę tą działkę już zobaczyć. No nie była. Pani pomyśla, pani Jarka, to była odpowiedź na tą działkę przeznaczoną. Nie, dobrze. Nie musiałabym. Nie pani Jarka, to nie jestem w stanie. Ale no nie będę tak strzelać, bo... Następnie mamy rozdział 710.04, to jest plany zagospodarowania przestrzennego. W paragrafie 4300 mamy te 20 tysięcy złotych, to jest na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy działek. Następnie tu mamy ten rozdział 710.35, to jest cmentarze, to jest ta dotacja, którą otrzymaliśmy na paragraf 407 tysięcy złotych, którą otrzymaliśmy na remont cmentarza. Następnie mamy rozdział 750.11, kwota 103 tysiące 900 złotych, to jest zgodnie z dotacją na zadań zakresu administracji rządowej na Urząd Stanu Cywilnego na ewidencję ludności. Tu mamy środki. Następnie paragraf 750.22, Rady Gminy 195 tysięcy złotych. No i tu mamy na diety, na zakup różnych materiałów, wody, zakup, pozostałe usługi prawne. Tutaj są. Pani Skarbnik, chciałam się zapytać na diety, a w tych dietach to też są wynagrodzenia dla sołtysów? Nie. To tylko jest diety radnych, tak? Tak, tak. Chciałam zapytać, a czemu zostało zmniejszone? W tamtym roku poprzednim było ponad 200 tysięcy mieliśmy na wodę. Ze względu na to, że te 20 tysięcy mieliśmy niewykorzystane? To nie tak, jakby zostało pomniejszone. 750, 22. Tak, troszkę były po paru dni. Tak, tam gdzie były niewykorzystane środki, to było zmniejszone. Czekaj, teraz skarbnik, a jeżeli by nastąpiła... Dużo, 10 tysięcy, tak? Bo to w dietach było... Ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołożyć do tego paragrafu. Tak, nie było usług pozostałych, tam mieliśmy chyba 60 tysięcy na tym paragrafie. Mieliśmy więcej. Na pewno mamy 60 tysięcy albo nawet więcej. Tak, te 62 tysiące były, tak. Tak, ale nie było takiego wykonania, bo teraz tam umowa z radcą. Jest teraz, bo to tam rozdział tak chyba było w ciągu roku, że zmienia się, tak jak z radcą prawny umowa. Ale skarbnik, to jest to wynagrodzenie tych radnych i tak dalej. Paragraf 30-30, to są jest rada, tu jest rada. I jest pomniejszone o 10 tysięcy, czy? Który to jest? Tak, tu jest 10 tysięcy. Bo nie ma takiego wykonania. Tutaj to jest. Dział 752, 30-30. Aha, już wydział to tak, już tak, nie radki na rzecz osób fizycznych. Administracja publiczna. Tak, zakupowanie. No to dalej prosimy, chyba że jakieś pytania są z tego, co zostało przeanalizowane. Państwo radni macie? Ja to zadaję na bieżąco, jeśli coś nie. No mówię, że jak teraz są. Ja też to. Słuchamy cię. Tak, podzielamy rozdział 750.23 urzędy gminy, kwota 3 893 722 zł. I tu mamy zaplanowane na utrzymanie administracji. I też tutaj koszty, też są koszty zastosowane. Koszty utrzymania urzędu, planowane wydatki są na tym samym poziomie co w ubiegłym roku, czy są większe? No są większe. Jakie były w ubiegłym roku?
Znaczy, to tak, nie mam takiej tutaj teraz ostatecznej, ale chyba nie były zwiększane. Tutaj było 3 581 000. Były na urzędach. Tak, tak, one były na zawsze kwartały tutaj, akurat to mam ten budżet, prawda, taki aktualny. Czyli na koniec roku nie wiemy, ile to było. Nie, to musiałam to skończyć. Pani Skarbnik, ja... Wie Pani, ile mieliśmy zaplanowane w poprzednim, na ten rok 2020? Teraz na koniec? Nie, w pierwotnej tej, ile mieliśmy zaplanowane w urzędzie? Nie, bo tu nie było zmienione, podejrzewam, że nie było zmienione. Tu 3 581 000. Pani Skarbnik, ja za jakieś 10 minut ogłoszę przerwę, to może tutaj... Tak, to ja sobie przyniosę aktualnie. Przyniesie Pani to, co z końcem roku było i to, co było prognozowane w poprzednim roku, jakieś dokumenty. To bym prosiła po przerwie, żeby Pani dostarczyła tam z 15 minut przerwy zrobimy, ale to jeszcze mówię za 10 minut. Dobrze. Dalej prosimy. Następnie mamy rozdział 757-5, promocja jednostki samorządu terytorialnego. I tu jest kwota 52 500 zł. No, zakup materiałów, zakup wyposażenia, zakup pozostałych usług. To są takie środki, czasami tam wójt dla dzieci, na dzień dziecka, takie różne, z takich różnych okazji. Coś musi zakupić i przekazać, czy przychodzi koniec roku szkolnego. To jest ten dział promowanie gminy, tak? Tak, tak, tak. I jaka to jest kwota? 52 500. Następnie rozdział 750-85, wspólna obsługa jednostek samorządu. To jest obsługa oświaty, teraz obsługa gminy oświaty, 323 301 zł. Na utrzymanie na pracowników, na utrzymanie wyposażenia. Następnie rozdział 750-95, pozostała działalność 150 228 zł 80 groszy. I tu mieszczą się wydatki na prowizję dla sołtysów. I tu są też w tym rozdziale będą wydatki z funduszu sołeckiego, jeszcze mamy te przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. Czyli Pani Skarbnik, ten rozdział odnośnie wydatku są te sołtysów, które to jest? 750-95. Tu mamy tutaj... Tak, to są 30, to będą diety, jeżeli uczestniczą w sesji. A paragraf 400 będzie... Jaka tam jest kwota przypisana? Bo... Ogółem w rozdziale jest 150 228 zł 80 groszy. A tak to w 30-30, strona trzecia. Na stronie trzeciej. Wydatki na rzecz osób fizycznych, 15 tysięcy tam jest. To widzę. I to są sołtysi, tak? Tak. I one są na poprzednim na poziomie roku ubiegłego. Naliczone. Tak. Ale tutaj też nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zwiększyć i... Jeżeli byłaby taka konieczność, no to tak, no to trzeba będzie... Gdzieś zabrać. Ale... Jeszcze nie wiem, jak to będzie, bo tutaj jest następny ten paragraf 400, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. Tu jest prowizja dla sołtysów za pobór podatków. Prowizja ale w zależności od liczby z... Od kwoty zebranej, nie od kwoty zebranej. Od kwoty? Tak. To też nie wiadomo, jaka to będzie prowizja, bo... No to nie w zależności, czy wpłacają mieszkańcy usłyszeć za... Tak, czy na kwotę. Inną drogą. Ten rok covidowski, no to coraz więcej jest na... Zresztą my też coraz więcej wszystko staramy się płacić przelewami. Elektronicznie tak zwane, tak? Ale to można by jakoś, nie wiem, zmienić, skumulować te jakieś pieniądze i dać to prowizji, nie od podatku, bo jak mówimy, że teraz w tej chwili do sołtysów, a jeszcze jest pandemia, to także to jest troszeczkę tam są utrudnienia, no nie ma pytania. Powinno się to zmienić, to jakiś ten zapis, żeby to było takie bardziej adekwatne, żeby ten sołtys wiedział, po co jest. Jeżeli jest, to już niech on tak jakoś będzie doceniony. A jeżeli
No to widzimy, jaka jest niechęć odnysu do wszystkiego. Że było napominane, prawda? Tak. Wiadomo, że teraz w sesjach nie biorą udziału, ale to musi się zmienić pod tym kątem właśnie. To trzeba to przeanalizować, bo jak w poprzednim roku też to analizowaliśmy, no to też mówiła poprzednia pani skarbnik, że nasi sołtysi w naszej gminie mają najwyższą tą prowizję, najwyższy procent, tak? No to trzeba to albo im dać większą dietę, zmniejszyć tę prowizję, nie wiem. No ja mówię, albo prowizję przełożyć, no tak to zrobić, żeby to było w miarę dobrze wyglądało. No to jest sytuacja. No to też nie mają tego wpływu. Teraz to z dwóch stron, ani na sesji, ani tych prowizji na pewno się to skróciło, bo to ludzie większość co przez internet. Może no, ktoś tam jeszcze wpłaca, ale też staram na przykład, jak jeżeli sobie to też staram się zapłacić. Gdzieś tak konkretnie się dowiedzieć, jak to na wygląda. Na nasze konto, żeby wpłacić. Tylko dostarczają dokumenty, także. Dobra, wtedy mamy rozdział 751, urzędy naczelnych organów władzy, kwota 1980, paragraf 421, zakup materiału. I tu jest zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej. Następnie mamy rozdział 754.12, ochotnicze straże pożarne, kwota 508 734,02 zł. Jak tu są zaplanowane dotacje, jeżeli któreś z tych straży się zwróci, ośrodki w kwocie 20 000 zł rocznie na wszystkie dotacje. No i tu jest utrzymanie samochodów, utrzymanie budynków, strażnic, utrzymanie tych kierowców, bo tam płacone są te ryczałty. I strażaki też otrzymują pieniążki z tych pieniążków, co tutaj tak, widzimy? Tak. I za udziały w akcjach pożarniczych. Rozumiem. A ile w tej chwili mają strażacy na godzinę od brania udziału w akcji? To jeszcze pani skarbnik bym poprosiła. I ewentualnie ile wynosi ryczałt od tego kierowcy? Tak. Po przerwie by oni przygotowali. No jeden przy dwóch musi być dostać. Mają jakieś tam. To dalej to zależy. Czyli tutaj w tym zakup usług remontowych nie mamy zawartej kwoty na remont tego podnośnika, tak? Nie ma, bo remont podnośnika to był zgodnie z wnioskiem zaplanowany w 20 roku. Jak komendant złożył wniosek, na tyle ile chciałbym zaplanowany remont w 20 roku. Ale on cały rok tego remontu chyba nie robił, nie zgłaszał. Kwota chyba remontu znacznie przewyższała, tak, z tego co powiem. Znaczy później, jak złożył ten wniosek, z przodki miał zaplanowane tyle, ile tych środków chciał na ten remont. I dalej się już z tym nic nie... Nie zadziało? Nie zadziało, nie zgłaszał, chociaż to trzeba robić, było oszacować zadanie, jakie postępowanie to zrobić. To nie można sobie iść do pierwszego lepszego. I zrobić, tak? No to już nie było, to nie było 10 000 czy 5 000 złotych, nie? Ale to jednostka sama powinna takie oszacowanie zrobić i nie wiem, przetarg. Kto to powinien się zająć? Znaczy, ktoś się powinien zająć, no nie wiem, to jest samochód na ich stanie. To jest samochód na ich czyli stanie. Ktoś powinien zrobić przegląd techniczny, co mu brakuje, ile to kosztuje. To powinno tak, to poważnie. Ewentualnie gminie, że za tak jest, oczywiście. Bo my utrzymujemy wszystkie te wozy bojowe. Oni są w tym krajowym systemie. I te wozy bojowe, i paliwo, i wszystkie te bieżące remonty, to robimy, tak? Remont, to co zgłaszają, a tu z tym czy pan komendant do jakiegoś pracownika to zgłasza, czy nie zgłaszam? No ja nie wiem, no ja się rozsłyszałam, że to nie znam, to na tyle na jedzie sprawy. Wiem, że było zaplanowane w 20 roku, a czemu ten remont? Czy to może przez ten COVID też to było wszystko dopiero później? Że co jeszcze raz? Nie wiem, 8 000. Jakiś ten remont tam by tutaj się na to
Chyba, że ściąć, nie? Nie sobie. Chyba, że jakiś budynek jeszcze coś do to jest budynek, to też z tego zagrało. Tak, tak. A za dużo do działów wyposażenia. No, co to jest? Tak, to wszystko to idzie z tego rozdziału. Stawy straży to pojedą z tego rozdziału. Dobrze, dziękuję. No i później mamy rozdział 750.21, zarządzanie kryzysowe, 36 075 groszy. Tu jest na wypadek, jakby trzeba było coś właśnie już zdziałać w związku z tą sytuacją. Jakby się coś, nie daj Boże, to nie hamowało, tylko rozwijało coraz bardziej, ale mam nadzieję, że tutaj się nic takiego nie wydarzy. Pani skarbnik, a ten rozdział był też wcześniej, czy on został w tym roku stworzony? W ubiegłym roku był tutaj. Wprowadzał w 20 roku w budżecie, jak wyszła ta pandemia, on tu był z rezerwy tak utworzony. A teraz rezerwa jest osobna, a tu jest jeszcze utworzony. Tak, no z tego zakupiliśmy te dozowniki automatyczne do tych dezynfekcji. No bo po co ta butelka stoi i no bez sensu, nie? Także robię takie różne udogodnienia, które są troszkę nowoczesności, może by nam się tutaj udało. Następnie mamy rozdział 757.02. Obsługa papierów wartościowych, to jest kwota 158 934 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych już kredytów. Na tym ściernym, szarym po prostu zdarzyło mi się, tak? 156 tysięcy, tak. Za obsługę kredytu, tak? Tak, za odsetki od kredytów. Tu też nie da się tak przewidzieć w tej chwili, w tym roku te stopy, że będą na ten komputer zostały, tak, a w przyszłym roku nie wiadomo, czy to starczy, czy nie starczy, mam nadzieję, że starczy. Następnie rozdział 758.18, rezerwy ogólne i celowe, kwota 200 tysięcy złotych. I to są tam zaplanowane rezerwy. Rezerwa ogólna w kwocie 55 tysięcy i rezerwa celowa w kwocie 145 tysięcy złotych. No i tu mamy cały dział oświata. Ten nie wiem, czy to tak, no wiadomo, że rozdział 801.01 to są szkoły podstawowe. I na całą oświatę, na szkoły, na przedszkola, na dowożenie uczniów, na dokształcanie, na oddziały specjalne w szkołach, w przedszkolach, na pozostałą działalność, czyli na odpis na fundusz socjalny, na emerytów będących pracownikami oświaty. Zaplanowaliśmy kwotę, tak jak miałam, 17 980 080 zł 98 groszy. W porównaniu ze środkami, które otrzymamy, no to jest kwota dużo, dużo większa. Wyższa. Tak. I musimy mieć to świadomość, że tu na pewno będziemy musieli dołożyć, chociaż tak nie wiadomo, nie wiadomo ile na tych uczniów specjalnych będzie. Tak? Oni tak raz jest ich mniej, raz jest ich więcej. To też się nie przewidzieć. Tak samo jak tam z tymi nauczycielami, nie wiem, czy tam może coś tak jak tutaj był, proszę, tam bardziej duży referat oświaty tutaj, czy oni tam coś się da, coś jeszcze zrobić. Pani Przewodnicząca, to prosiłabym jeszcze o taką informację, ile w 2020 roku ta oświata nas kosztowała. To pani skarbnik, znaczy, tak, proszę zapisać sobie. Jeszcze ja mogę podać po planie, po wydatkach, ja jeszcze bym nie podam, bo jednostki jeszcze wydarzy radosne. A na miesiąc listopad na przykład? Na miesiąc listopad, to już zrobił za miesiąc listopad, tak. Miesiąc listopad, to za miesiąc listopad. Do listopada, jakie to były wydatki? Jakie były wydatki? Jakie koszty? Czyli oświaty? Tak.
To utrzymanie do listopada, pani radna Gniazdka. Tak. Szanowni... Nie ma możliwości całego roku, bo są faktury nie ma opłacone, tak? Nie mam danych po prostu, bo to robią jednostki. To robią jednostki. Jeszcze nie ma terminu takiego sprawozdania. Ja nie mam takich. Ja mogę poprosić, one mi tak już mogą wstępnie dać, no ale one uwzględniają teraz cały czas księgi, tam się może coś powie. Znaczy ogólna kwota to już wydatków, to im się na pewno już nie zmieni, ogólna kwota. To się nie zmieni, także tylko że nie mam takich danych szczegółowych, w którym rozdziale, w jakim paragrafie. Nie, no, ja nie chcę tutaj szczegółowo, tylko ogólnie kwota. Tak, ogólnie. No to troszkę ich zejdź, bo ona tak każdą jednostkę ma w innym programie, także chwilkę. No, jakiś pogląd mieć. Ja przepraszam, zrobimy z 15 minut przerwy. Dobrze. Ogłaszam przerwę. Zatrzymamy się. Na oświatę z panem. Na oświatę. O, jest. Pewnie. Jest. Operator.